kanał YouTube Iwonna Teresa przedstawia Duch Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus według jej pism i świadków naocznych jej życia. Czyta Iwonna Teresa. Słuchajmy, co chce nam powiedzieć Tereska, która się stała głosem Boga. Pius XI, rozdział pierwszy. Nauka błogosławionej Teresy o cenie miłości. Miłość jest jej regułą i prawem. Moim powołaniem jest miłość, wołała Teresa. Jezus, o jakże chciałabym go ukochać. Ukochać tak, jak dotąd nie był jeszcze kochany. Rękopis A, wrzesień 1890 rok. Oby mi użyczył miłości bezgranicznej. Za wszelką cenę pragnę zdobyć sobie palmę męczeńską. Jeśli nie wylaniem krwi, to koniecznie przez miłość. Rękopis A, wrzesień 1890 rok. Mądrość miłości. Żadnej innej nie pragnę mądrości. Albowiem teraz już niczego nie pragnę na ziemi. Jedynie kochać Jezusa, kochać Go do szaleństwa. Święta Teresa trzymała się w swym życiu wewnętrznym tej zasady, by wszystką doskonałość wyprowadzać z miłości Bożej, a nie dopiero po stopniach cnót dochodzić do tejże. Pamiętała ona tę prostą odpowiedź katechizmu. Bóg stworzył mnie po to, bym go znała, kochała i jemu służyła. I dlatego też, że naprzód go ukochała, służyła mu później tak doskonale. Wierna tej zasadzie. Pytasz mnie, jakim sposobem dojść do doskonałości? Znam jeden tylko – miłość. Odpowiedź ta przypomina daną przez świętego Franciszka Salezego jednej zakonnicy, która mu powiedziała: chcę dojść do miłości przez pokorę. A ja, odrzekł święty, chcę posiąść pokorę przez miłość. A gdy pytano naszej świętej, czy bardzo z sobą walczyć musiała, by się tak doskonale zwyciężyć, odrzekła z naciskiem trudnym do opisania: o, to nie to, co najbardziej mię kosztowało. I rzeczywiście, czytamy następujące słowa w jednym liście z roku 1893. Niektórzy kierownicy dusz polecają dla postępów doskonałości liczenie swych aktów cnót. Lecz Jezus, który jest moim kierownikiem, nie uczy mię rachunków. Żąda tylko, bym wszystko z miłości czyniła. Rękopis C, 6 lipiec 1893. A bliska już zgonu mogła powiedzieć: nigdy Bogu nic innego prócz miłości nie dawałam. Wie, że Jezus gorąco pragnie wnieść do serc naszych i że ponad wszystko, cokolwiek byśmy Mu ofiarować mogli, ceni bardziej miłość naszą. Bez miłości, pisze,
niczym są najświetniejsze na pozór dzieła. Jezus nie żąda wielkich czynów, ale tylko oddania się Mu i wdzięczności, czyli miłości. Nie będę brał z domu Twego cielców, mówi Pan, ani z trzód Twoich kozłów, albowiem moje są wszystkie zwierzęta leśne, bydła po górach i woły. Jeżeli będę łaknął, nie będę Ci mówił, bo mój jest okrąg ziemi i napełnienie jego. I zalej będę jadł mięso wołowe, albo krew kozłową będę pił? Ofiaruj Bogu ofiarę chwały, a oddaj Najwyższemu śluby Twoje. Teresa pamięta, że najmniejszy akt czystej miłości jest dla Kościoła pożyteczniejszy od wszystkich innych dzieł razem zebranych. Toteż całą swą ufność pokładała w miłości i wszystko w jej świetle oceniała. A komentując wyżej przytoczony wyjątek psalmu 49, pisze: Pan nie potrzebuje dzieł naszych, ale jedynie miłości. Ten sam Bóg, który oświadcza, że nie potrzebuje nam mówić, czy jest głodny, nie lękał się żebrać o trochę wody u niewiasty samarytańskiej. Pragnął, ale mówiąc daj mi pić, żądał miłości od swego nędznego stworzenia. Pragnął miłości. W swych listach i upomnieniach powtarzała ciągle, jak bardzo Bóg godnym jest miłości, jak niezmiernie nas kocha i pragnie naszej miłości, jak dziwnie jest skromny i jak mało od nas wymaga, a wreszcie, jakim sposobem miłość prowadzi do doskonałości. On to pożąda naszej miłości. On żebrze o nią, pisze. Zdaje się niejako na naszą łaskę. Nie chce nic, czego mu dobrowolnie nie damy. A najmniejszy grosz staje się drogim w oczach jego. Zapatrywanie swoje opiera na tym wierszu świętego Jana od Krzyża. Rękopis C, 2 sierpień 1893 rok. Przyjdź, gołębico moja, w te strony, gdzie na pagórku jeleń spoczywa, Twojego lotu szumem zwabiony, miłością ranny, tam On Cię wzywa. Widzisz tedy, mówi z świętym reformatorem, oblubieniec, ów jeleń zraniony, nie jest pociągniony wysokością, ale tylko szumem lotu. I dodaje, jedno zaczepotanie skrzydłem wystarcza, by wywołać ten powiew miłości. Tłumacząc owe słowa z pieśni nad pieśniami, zraniłaś serce moje jednym włosem szyi Twojej, dodaje, mówiąc, że jeden włos może zdziałać ten cud, chce nam Jezus okazać, że najdrobniejsze czyny nasze spełniane z miłości rozradowują serce Jego. Jej zdaniem najgorliwsza dusza jest najwierniejsza w czynieniu wszystkiego z miłości. W swym wierszu Aniołowie u żłóbka kładzie w usta dzieciątka Jezus te słowa. W najlichszem sercu niebo moje, jeśli miłością goreje. Mówi
mówiąc z nowicjuszkami o zabawce zwanej kalejdoskopem, którego wewnętrzne urządzenie zbadała, tłumaczyła im, w jaki sposób miłość jedynie nada wartość ich dobrym uczynkom. Skoro uczynki nasze, nawet najmniejsze, pozostają jakby w ognisku miłości, wtedy Trójca Święta, wyobrażona przez trzy różne zbieżne zwierciadła, dodaje im cudownego blasku i piękności. A Jezusowi podobają się wszystkie nasze postępki. Ale jeśli opuścimy to prawdziwe, przedziwne ognisko, cóż w nas zobaczy? Źdźbła słomy, uczynki pełne skaz, bez żadnej wartości. W końcu powtarza z apostołem, że dary najdoskonalsze niczym są bez miłości, że miłość jest drogą najpewniej do Boga wiodącą. I kończy, wskazując znowu, jaką część wybrała. Tak dobrze rozumiem, że miłość tylko może nas uczynić miłymi Bogu, że miłość ta jest jedynym skarbem, którego pragnę. Choćbym mu dała wszystkie me bogactwa, uważam, że nie dałam mu nic. Mówi jeszcze, nie bogactw i chwały, choćby chwały nieba pragnie serce moje, pragnę miłości. I ta miłość była jedyną drogą i celem równocześnie, zanim stała się jej wieczystą zapłatą. Ona oczyściła ją wewnętrznie i uczyniła mężną w cierpieniu i niezachwianą w wytrwaniu. Ona także, podobna do miękkiego kobierca, przykryła nierówności drogi. Ona uczyniła lekkim, co ciężkie, słodkim i miłym, co gorzkie. Toteż, wybierając tę drogę szybką i pewną, znalazła rzeczywiście ten kamień starożytnych, który zamieniał jej wszystko nie w złoto, ale w radość. Chcąc dzielić się z duszami swym skarbem, święta Teresa od Dzieciątka Jezus pragnęła udzielać innym i zapału swej miłości ku Bogu, i metody wyrobienia wewnętrznego, z której tyle korzyści odniosła. I nie tylko podczas swej ziemskiej pielgrzymki wiodła duszę ku doskonałej miłości Bożej. Bliska już śmierci ufała, że będzie mogła to czynić do końca świata, a kiedy wypowiadała to zdanie, zniośle niezwykłe, które zawsze łączyć się będzie z jej wspomnieniem, jak zawołanie rycerza, chcę spędzać czas w niebie, czyniąc dobrze na ziemi, niezawodnie myślała przede wszystkim o pomaganiu duszom i prowadzeniu ich do zbawienia przez miłość.